Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję Zagrajmy Wy na Kłopoty Pantera. Kontynuujemy przygodę naszego wspaniałego, różowego przyjaciela i tym razem jesteśmy w Chinach. Tak więc zobaczmy, co tutaj możemy zrobić. Let's go! Szybciej, twoi wielbiciele czekają! Robi się! Doskonale! Twoja twarz to arcydzieło! Nie mrugaj, bo rozmarzą ci się oczy! O! Leży idealnie! Na co czekasz? Zaczynaj! Zaczynaj! Idziemy! Idziemy! Śpiewaj! Musisz zaśpiewać! Ale to był paskudny śpiew. A, i co teraz mam zrobić? Nic nie mówiłeś, że będą psy. Wiesz, że panicznie boję się psów. Popełniłeś wielki błąd? Nie trzeba było tu przychodzić? Nie, stary. To ty jesteś w błędzie. Znam kung fu. Ten głos podoba mi się bardziej niż mój prawdziwy głos. Okej, widzę, że na grubo tutaj lecimy. Te głąby musiały oczywiście przyjść zaraz za różową panterą. No, jak żeby było inaczej, oni musieli przyleść, no. Tak więc zrobimy teraz przedstawienie. Podawaj mi, kurde, ten. I teraz patrzcie na to, co zrobimy. Szczurkowatego mamy z głowy. Teraz na ciebie przyszła kolej, panie kolego. Co tu mamy? O, podaj mi to, podaj! Rzuć mi to! Dawaj! Nie trzeba było robić szczurkowi krzywdy. Zrobiłeś śmiertelny błąd. Szczurek będzie bardzo zły na ciebie. A jeśli ja cię nie dorwę, szczurek będzie też bardzo zły na mnie. Więc muszę cię dorwać. Dobra, dorwij mnie. Teraz? Mam trochę czasu, więc może być teraz. Ja też mam trochę czasu. Dobra, zaczynamy! Dobrze! Ślepłem, ciemno mi, ty draniu, nic nie widzę! Cichło lema? Ja nie bardzo cichło lema. Jadłeś coś? No, nie.
To dla mnie zaszczyt, że cię poznałem. Czy mogę zaprosić cię do siebie na kolację? Ależ oczywiście. No to zapraszam. Wangley? Namczek? Chodźcie. No to lecimy na jedzonko! Woo! Pantera trochę zgłodniał. Zobaczmy, co tam będzie podane, kurcze pieczone. Witam słynną różową gwiazdę chińskiej opery. Zapraszam do stołu. Kolacja prawie gotowa. Czemu mam wrażenie, że ona powiedziała moje imię? Powiedziała tak: Michał. Znaczy, ja wiem, że ona co innego zupełnie powiedziała, ale tak trochę to zrozumiałem. Kurczę, ale fajny jest ten domek w sumie. Taki fajny ma klimacik, powiem szczerze. Bardzo widać, że wielodzietna rodzina jest tutaj. Mamy tutaj matkę, ojca. Nie, czy, przepraszam, to jest ojciec, to jest chyba jakiś przydupas. Tak mi się wydaje, bo wuja, więc uznajmy, że to jest taki wuja, który idzie na wesele, się nawali i gada o tam jakichś swoich przeżyciach z przeszłości, jeżeli chodzi o partnerki życiowe. Mamy tak, mamy tutaj młodego, kurde, pryncypała John'ego Bravo, który w tym momencie, no niestety, ma przyjaciół, ale to z czasem się skończy i będzie musiał sobie dechę znaleźć brudną. Mamy tutaj dziewczynę, która prawdopodobnie jest bardzo przemądrzała. Mamy tutaj dziewczynę artystkę, która po prostu no jest miła dla wszystkich, a ta niekoniecznie. Zresztą widać po wyrazie twarzy. Mamy tutaj turbo przemądrzałego gościa, ponieważ fryzura bardzo na to wskazuje, że jest przemądrzały. Naprawdę 100% legit, no scam. I mamy tutaj cichego wielbiciela kotów, więc co tu mogę więcej powiedzieć? Co tu mogę naprawdę więcej powiedzieć? O nie, mój ptaszek! Później pobawisz się z ptaszkiem. Jedzenie stygnie, siądże. Ja pierdziele, jakie to jest dwuznaczne. Jakie to jest dwuznaczne. Mój ptaszek, później pobawi się z ptaszkiem. Nie, 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 dlaczego taka dwuznaczność tutaj jest? Masakra. No dawaj, jedz. Źle gotuję, na pewno nie będzie ci smakować. Na pewno będzie. Bardzo, bardzo źle. Ohydny smak. Poważnie takie niedobre? Nie, to typowa chińska cecha. Przesadna skromność. To jest pyszne. Niesamowite. W życiu nie jadłem. Próbowaliście tego? Niebo w gębie. Niech cię uściskam. Coś wspaniałego. Bez smaku. Ze smakiem. Z pysznym smakiem. Super smakiem. Jak mi poszło? Nawet za dobrze. No i w mig posprzątane, co tutaj można dużo mówić, nie? Szkoda, że tak w rzeczywistości to nie działa, że walniesz pięścią w stół i nagle wszystko jest posprzątane. Nie, trzeba ruszać, kurde, swoje... Trzeba ruszać swoje cztery litery i iść do kuchni na przykład. No chyba, że ktoś w kuchni je, no to ma w sumie rzut beretem, ale ja na przykład muszę stać ze stołu i iść zanieść do zlewu albo do zmywarki. Czemu życie tak nie wygląda? Czemu życie nie jest tak proste? Widać, że poza tym ten wuja ma widać, że ten wuja poza tym ma rozmach swoją drogą, że uderzył pięścią w stół i nagle wszystko wyczyszczone jest.
To tak jak jest to przysłowie, nie? Uderz pięścią w stół, a nożyce się same otworzą. Pójdźmy pograć na pianinie. Bardzo źle mówimy w twoim języku. Moja córka, Liping, prawie w ogóle go nie zna i bardzo źle gra na pianinie. W takim razie chętnie posłucham. Paskudnie gra na pianinie. Paskudnie. Ja bym ją w ogóle wyrzucił ze szkoły muzycznej, nie? Od razu by jedynkę dostała, albo, nie wiem, zagrożenie. To zamknięte. Dokąd się wybierasz? No nigdzie, no gdzie ja mam, co mam teraz robić? Zamknięte. A czemu grzebiesz różowy w... rzeczach, które... no jakby XD? Co ty robisz? Ile osób jest w waszej rodzinie? Liping! To moje jedyne dziecko! Jedno dziecko w rodzinie! Takie prawo! Możecie mieć tylko jedno dziecko? Czemu? Za dużo Chińczyków w Chinach! Ponad miliard! Wow! Miliard? Zaśpiewaj! Jest Chińczykiem, to kupa luda. Jeśli od każdego Chińczyka dostalibyście po złotówce, bylibyście bogaci jak nie wiem co. Bardzo bogaci. Fajna piosenka, muszę przyznać. Bardzo ładna piosenka, swoją drogą. A teraz zobaczmy, co tutaj mamy. Bo tutaj coś zostało ewidentnie. Camp Chiliwawa, obóz Chiliwawa. Zamknięte. Pieniądze szczęścia na chiński nowy rok to moje. Ale dlaczego się chwalisz, ty kurde mały? Oj, nieładnie, bardzo nieładnie. Chudziutki jesteś. Okej, no i co? I co ja mam teraz zrobić? No nie. Coś ewidentnie mogę z tym zrobić, ale co? O, dobra, wleciał kotek. O!
O, a co my tu mamy za portret? Kto to jest? To syn mojego brata Yungbi. Rodzinny geniusz. Bardzo, bardzo mądry. Pojechał na obóz dla geniuszy, który się nazywa Obóz Geniusz Wawa. Aha. Kiedy nie szlifuje swojego geniuszu, pomaga ojcu na farmie. Mieszka z nami, bo chodzi do najlepszej szkoły w Pekinie. Jego ojciec uprawia ryż. Źle mówi po waszemu. Ale pewnie ma dobry ryż. Musisz pojechać na jego farmę, odwiedzić jego ryż. Przyniesiesz mu szczęście. Nie wiem, czy będę mógł przynieść mu szczęście. No, chyba że dacie mi jakąś dużą torbę. Cii. Żart! Na piechotę za daleko. Ale on jest różowy, ale ty jesteś żartowniś. Nie no, kurde, boki zrywać normalnie. Pa, jak ja się tarzam normalnie pod komputerem ze śmiechu. Dobra, no to skoro nie na piechotę, to idziemy na rowerek. Tak, tak, powiedz. Nie wypuszczam mojego ptaszka z klatki. On uciekł, uciekł, rozumiesz? Uciekł. Przepraszam. Dzięki za kolację. Do widzenia. Zaijian, czyli po chińsku do widzenia. Zaijian. Wszystkim. Zaijian. A ty, Johnny Bravo, się uspokój. Też uciekł. Dobra, cicho siedź, Johnny Bravo. Znajdę ci tego ptaszka. Żebyś się mógł nim pobawić. Jezu, strasznie to brzmi, bardzo strasznie. Bardzo strasznie i dwuznacznie. O-o! O nie! Pranie mi odpłynęło! Pomożesz? Spróbuję! No to próbujemy! O-o! Wygląda na to, że są tu pijawki. To nie był zdecydowanie dobry pomysł, nie żeby coś. Zobaczmy, co tutaj ten pan będzie chciał. Gdzie mógłbym znaleźć ojca Yungli? Poszedł pracować na polu ryżowym. Ale czekaj, on wróci. W Wietnamie też było tyle ryżu. Okej, może z tym pogadajmy. Szybciej! Idź do niego, bo on tutaj coś zachowuje się, jakby miał mrówki w dupie. O, to za nieszczęście! Miałem przynieść do domu kadzidełka, ale nigdzie nie mogłem ich dostać. Dziś mamy w domu rodzinną modlitwę. Jeśli nie przyniosę kadzidełek, moja mama będzie niezadowolona. Nie łam się, spróbuję ci pomóc, obiecuję. Tu ich nie dostaniesz. Pytałem wszędzie, a do miasta za daleko na piechotę. Kadzidełka. Co my mamy zrobić? Co z tym mogę zrobić? O! Zwierzątko tego dzieciaka, ale się chłopak ucieszy. No, Johnny Bravo będzie mógł się pobawić swoim, kurde, ptaszkiem. Ze swoim ptaszkiem. Żeby nie było, że ja tutaj powiedziałem co innego, wy zboczuchy jedne. Ja wiem, co wy chcecie ze mnie zrobić. Wy chcecie ze mnie podłego zwyrola zrobić. Nie dam wam tego. Swą drogą, dlaczego my przez morze żeśmy płynęli?
Znalazłem coś, co chyba ci uciekło. Oddawaj, ptaka. Cześć, Frank. Co powiedziałeś? Przepraszam, że wypuściłem Franka. Nie ty. Sia. Powiedział? Dziękuję. Proszę bardzo. No to mamy kadzidełko, fajnie, tylko mam inny problem. Czemu kot uciekł? Czemu wy się tym kotem nie interesujecie? No goddammit! Do widzenia, wielkie siasie! Na razie, skarbie. Ten ptak mnie podrywa! Ten ptak mnie podrywa! Widziałem, że to on powiedział! Uspokój się, puknij się tu w głowę, kurde. Zielony ptaku. Ale żeśmy szybko pojechali. Masakra. Prawie żeśmy się rozbili, nie żeby coś. Dobra, zanosimy teraz temu. Przyspieszymy może trochę tę animację. Dziękuję, bardzo dziękuję. Proszę, weź mój kapelusz. No i co? Masz te kadzidełko i co teraz? Dobra, to my sobie idziemy teraz tutaj. Bo jak widzicie, mamy teraz kapelusz od niego, no nie? I tym kapeluszem będziemy mogli popłynąć sobie po te dżinsy, które się zgubiły dla tej otóż kobiety w potrzebie. Bo my pomagamy, my nie hejtujemy, my pomagamy. Taka jest prawda. Całkiem sprytnie, Różowa Pantero, muszę przyznać. Całkiem sprytnie, żeś to ogarnął. Aj, kapelusz sobie odpływa. Pijawki pewnie się teraz do niego dobiorą. Szkoda. Szkoda Simply Clever. Dzięki. Jak ja ci się odwdzięczę. Nie dasz rady. Widzisz, w USA garze aktorów. Zresztą nieważne. Twoje podziękowania mi wystarczą. Jeszcze raz... Dziękuję. Teraz to już przepłaciłaś. He! Ty, różowy sprzedawczyku! Dobra, ja też jestem sprzedawczyk. Dobra, masz rację w sumie, nie będę się ciebie czepiał o to samo, co sam praktykuję. Czy ty... Wielowiekowa metoda uprawiania ryżu. Nienowoczesna. Bardzo nienowoczesna. Pewnie praca na kolanach wydaje ci się głupia. Nieprawda. Mój syn to jest bystrzak. Potrafi żyć w dwóch światach. W twoim i moim. Pojechał na obóz, czyli kuła-kuła, poznać inne mądre dzieci. Zna ich języki i rozmawia z nimi o przyszłości. A jakie zna języki? Chiński, angielski i... rosyjski. Dogada się też po hebrajsku. Naprawdę? Ale najlepiej zna chiński. Nie, angielski. Od małego chodził do angielskich szkół. Był nawet w angielskim przedszkolu. Zostanie ważnym chińskim dyplomatą. To dziwne. Masz szczęśliwą rękę? Sprawisz, że zbiorę plony? Mam nadzieję. Jesteś gwiazdą chińskiej opery. Nie do końca. No to zaśpiewaj coś dla mojego ryżu. Ale ja... Proszę. I sam... Mogę cię o coś spytać? Co to znaczy wochen lei zai xing fi er fugei nian tian han bao dekfian? To znaczy, za dzisiejszego hamburgera zapłacę ci we wtorek. He? Aha!
To nieźle. Różowy! Właśnie rozmawiałem z ojcem Jungli, który powiedział, że jego synek zna 4 języki, a najlepiej angielski. Różowy? Indrani chce z tobą rozmawiać. Daj mi to! Różowa pantera? Przed wyjazdem chciałam zanieść nagietki na grób mojego dziadka. Nie zdążyłam, bo samolot przyleciał za wcześnie. Dziadek leży na hinduskim cmentarzu w moim mieście, Varanasi. Czy zaniesiesz kwiaty na jego grób? Jeśli nie, sama tam pojadę! Indrani, ja... Teraz! Zrób to teraz! Jak powiem rodzicom, że nie chciałeś mi wyświadczyć tak drobnej przysługi, to pożegnasz się z robotą, rozumiesz? Wywalą cię! O, i nie musisz się tak śpieszyć. Dziękuję. No to chyba jadę do Varanasi. Varanasi? W Indiach. Bardzo nieładnie jest mi grozić, mała gówniaro. Bardzo nieładnie, bardzo brzydko z twojej strony. Wstydziłabyś się. Jestem starszy od ciebie, nie wolno grozić starszemu. Starszy zawsze jest mądrzejszy, zapamiętaj to. Lecimy na wysokości kupy metrów nad ziemią. Niedobrze mi. Daj mi to, ty tępy chłopie. No dobra. Lot idzie całkiem nieźle i niedługo będziemy lądować na Uranie. Niech zgadnę, to porwanie? Skąd wiesz? Skąd wytrzasnęliście takie kretyńskie ubranka? To nie ubrania, tylko przebrania. Zostały już tylko takie. Widzę, że pomyśleliście o wszystkim. O tak, stary. Pomyśleliśmy. Jest tylko jeden problem. A? Jeśli ty jesteś tutaj i on jest tutaj... Przepraszam. Czy leci za nami jakiś pilot? Lepiej ja też pomogę. Słuchaj mnie, Różowy. Nawet nie myśl o tym, żeby wziąć spadochron i wyskoczyć z samolotu. Gdzież bym śmiał? I niech ci przez myśl nie przejdzie, żeby odczekać 10 sekund przed pociągnięciem za rączkę. Chodzi o to, żeby samolot nie zaczepił spadochronu. Nawet o tym nie myśl. W ogóle nie myślę. Mam w głowie kompletną pustkę. Ja też. Oczywiście zrobimy na odwrót. Nie mam zamiaru się w ogóle ich słuchać. Niech spadają. Bo jak ktoś wam każe coś takiego, to pamiętajcie, żeby robić na opak, to jest raz. A dwa... Mam nadzieję, że on drugi raz tak palucha nie weźmie obok twarzy pantery. Bo na miejscu pantery bym mu odgryzł z tego palucha. I tyle by się zrobiło. Witaj w Thimphu, stolicy Butanu. Jesteśmy w Butanie, tak? Masz może jakieś czary? Chcesz przepełnić czary? Czary. Pytam, czy umiesz rzucać czary? Czary. To dość dziwne pytanie. Rzuć zły czar na drużynę przeciwnika. Proszę. Sam nie wiem. Moje czary są bardzo silne. No więc rzuć. Nie mam czasu, jestem w drodze do Indii. Jeśli mi pomożesz, dam ci w zamian cenny kaptur. Dzięki niemu wejdziesz do dżungu. Dżungu? Proszę, nie mamy czasu! Jeśli wędrowcy Thimphu nie pokonają jeźdźców jak u Tongsa, odkryjemy się hańbą! W zeszłym miesiącu też oni wygrali! Niech ci będzie, pomogę ci, ale potem jadę dalej. Mam w Indiach sprawę do załatwienia. Czaruj, proszę! Ale ty podenerwowany jesteś, masakra. Chyba rozprostuję nogi. Fajny klimacik w ogóle tutaj jest. Fajna muzyczka tutaj nam przegrywa w tle. Nigdy nie wiadomo, kiedy może się przydać.
Dobra, zobaczmy, co tu się dzieje. Wejdźmy ze wszystkim w interakcję. To najstarszy mieszkaniec Timpu. Padma Subhava. Indyjski mistyk, który krzewił tu buddyzm 1200 lat temu. Właśnie jadę do Indii. Podobno jako chłopiec, Padma mył twarz tylko masłem. Teraz rozumiem, dlaczego ma taką żółtą cerę. Miejscowe dzieci nacierają jego twarz masłem na dowód swojej miłości. Bardzo go kochają. Long Jai Gai. Nie obrażasz mnie? Do widzenia. Long Jai Gai, miła nieznajoma. No to niezłe masło. Dobra, to już było. Tak więc co tym możemy jeszcze zrobić? Bo powiem szczerze, że tak kurde widzę, że nie bardzo mogę z czymkolwiek wejść w interakcję. Znaczy mogę jeszcze z tymi tutaj wejść. Już? Skończyłeś? To bardzo potężne zaklęcie. Jakbym czarował dłużej, to tamten by oślepł. Może mi się przydać, żeby wejść do dżungli. Cokolwiek to jest. A teraz co się z nim stanie? Najpierw poczuje lekki zawrót głowy. Potem zacznie mu się przewracać w żołądku. Wreszcie, kiedy strzeli z łuku, wtedy... Zwycięży! On zwycięży! Coś ty narobił! No, czar działa dopiero po godzinie. O nie, już po nas. Zaraz to nadrobię. Jestem świetnym ucznikiem. Zagram w twojej drużynie. No, nie wiem. Naprawdę? Daj mi szansę. Daj mi szansę. Dobrze, ale musisz przyjść z własnym sprzętem. No to idziemy. Po własny sprzęt. Lecimy przed siebie. Bardzo w ogóle lubię tutaj muzyczkę i sam fakt, że podróżujemy tak po mapie.